Witam was, Repuso, to jest nowa seria z Hearts of Iron 4, gramy jako Węgry na podstawce, czysta podstawka, dawno w ogóle tego nie było. A Prumale Deluge się skończyło z powodu tego, że ja nie miałem po prostu ochoty ogarniać tego burdelu, który wyniknął z powodu tych desantów. Tak mi się płakać chciało, jak patrzyłem, że ja tutaj mam front, coś w tym stylu mniej więcej, mam front i tu takie Niemcy są. I kurwa, tak to, taki front to wygląda. Troszkę mnie bolały mnie oczy z powodu tego raka, plus musiałem zostawić wojsko na Finlandię, plus tutaj kolejne desanty szły. No, szkoda słów na to w sumie, jak to wyglądało, więc postanowiłem zacząć nową serię i Achievement Run, taki stary, dobry Achievement Run. Patrzyłem po achievementach, jakie są spoko do zrobienia, ponieważ nie chcę robić, że no, jako South Africa zajmij Jerozolimę. Co to jest, kurwa, za achievement? Nie mam zielonego pojęcia, czym jest to uzasadnione, ale są fajne dwa achievementy na Węgry i już wam pokazuję. Miklos Horthy and the Habsburg Prince as Hungary restore Austria-Hungary. Czyli muszę po prostu odnowić Austro-Węgry. Muszę wszystko chyba posiadać, co należało do Austro-Węgier, wszystkie prowincje. A Lombardia również? Co? French Comte również? Tuskania? O cholera, to będzie ciekawa rozgrywka. I drugie, które jednak liczę, że będzie łatwiej to zrobić. Better than the Shant East Fun. Nie wiem, czy dobrze to przeczytałem. As Hungary have Miklos Horthy as naval commander and build a battleship. Czyli muszę po prostu Horthy'ego zrobić jako dowódcę morskiego i mieć battleshipa. I tyle. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie, mam nadzieję, że wszystko ogarnę. Myślałem not letter straight, żeby zrobić, ale jednak zrobię to osobno w jakiejś po prostu innej serii, gdyż teraz nie ma sensu tego robić. Posiadamy obecnie 16 dywizji, z czego wiele po prostu nie posiadam manpowera wystarczająco. Pokazuję na przykład samoloty na początek, żeby troszkę tego manpowera jednak uzyskać. Posiadamy coś takiego jak Treaty of Trianon, czyli mamy 0,5% mniej populacji rekrutowalnej. I mamy zwiększony koszt produkcji fabryk wojskowych, co włącznie z tym sprawi, że te fabryki praktycznie w ogóle nie będą się rekrutować. A tutaj mamy jedynie 0,5% ludzi w armii, więc jesteśmy bardzo osłabieni. W ogóle dziwne, że to Węgry są tak znerfione, a nie są znerfione na przykład Austriaki. Ale dobrze, nie ma co narzekać na razie. Co by tutaj zrobić za budowę? No na pewno nie antiery, to będzie bez sensu. Airbase'y też chyba raczej się nie skupimy na lotnictwie, infrastruktur, szóstka to może, tutaj by dało więcej aluminium, co prawda, może jakoś, nie, plus jeden ropy nawet nie da, ale no nie widzę sensu budowy tego. Uważam, że najlepszym pomysłem byłoby dobudować fabryki cywilne, troszkę by to zajmie, na pewno szybciej zejdzie niż militarne. Pójdę w balance budżet, dalej pójdę cyk, cyk. Invade the Habsburg Prince. Tutaj, czekajcie, czy... Bo tutaj mamy Renounce Treaty of Trianon, czyli że ten traktat chyba jest usuwany. Ale właśnie, czy dalej jest to jakiś ten traktat usuwany, czy nie jest traktatów usuwany? Nie mam pojęcia. Ale na pewno pójdę cyk. I tylko nie wiem, czy take Austria by force, czy demand a referendum. Wtedy zapiszę rozgrywkę i wezmę referendum, a jak nie wyjdzie, to Austria by force. Restoration of Austria-Hungary, czyli muszę całą Austrię posiadać, Protect Czechosłowakia, Claim z Transylwania i tak dalej. Pójdziemy do Reclaim the Empire. Czekajcie. Czemu jest tutaj napisane Does not control Jordan, Palestine? Petyfy? Że ja mam tego nie kontrolować? Ty spory pana akcja. Czekajcie, Jordan. Co? Serio? Będę mógł kontrolować Jerozolimę? Serio? Dostanę na to claima? Co za pory panny paradoks. Ale okej, robimy balance budget. Mamy jeszcze kilka fabryk do przydzielenia. Supporty już mam, no to taunt artylerii. Jeszcze raz w to. I może nawet w czołgi poszedł jedną fabryką. Jednakże muszę poświęcić jedną fabrykę cywilkę, żeby... takie kłank... Oni zawsze czują się tak niekochani, jeżeli chodzi o eksport, to wezmę sobie od Chinoli zaopatrzenie. Dobrze, że nie mam minusów do tego, żeby mieć... nie mam minusów do doktryn, to lecimy teraz tak, bo też na razie wojskowo nie musimy się skupiać. Nasze 16 dywizji przypisujemy do generała, czy mam jakiegoś generała? Tak,
Ivan Hindi. Czekajcie, ja nie miałem nic z Ivanem Hindim tutaj? Nie, miałem tu w achievementach było chyba jego nazwisko? Jego czy niego? Nie, Shams Istvan. Aha, to never mind. Myślałem, że to było jego nazwisko. Ivan Hindi. Bierzemy oczywiście jego, bo kogo by innego. Czyli pisujemy do frontu austriackiego. Tutaj Ferenc. Dobra, nie czytam dalej. Lecimy dalej. Jak już coś, może część z was pamięta, była kiedyś seria z Węgier i była całkiem niezła, tylko wtedy leciałem po prostu sam dla siebie jako Węgry. Teraz zrobię te achievementy, które są. W ogóle wiele achievementów jest porypanych tutaj, właśnie jak mówiłem, na przykład zajmij Jerozolimę. Zajmić Jerozolimę South Africą, albo na przykład, żeby Australia ostrzeliła nukiem swoje terytorium, że tam Second M-War. I to ciekawe, ale bez sensu w wielkim skrócie według mnie, że jest kompletnie bez sensu to, żeby Australia zniukowała sama siebie, no by musiał ktoś się u nich desantować i tak dalej, aby musieli i wtedy musieliby szlić z nuka i go odepchnąć. Albo... Dobra, nie chcę na razie w to wnikać, ponieważ jako nie robię tego achievementu, to nie chcę na razie w to wnikać. Etiopia tutaj walczy, no pewnie nie powalczy zbyt długo. Pobór tylko 1,5%, ale podzielają 100k ludzi w zapasie, ja bym chciał mieć tyle ludzi w zapasie. Może bym chętnie przyjął takich murzynów, którzy są przeszkoleni do wojska i dodał do swojej armii. Też nie, Węgry przyjmowanie kolorowych imigrantów, to nie, jednak nie. Jeżeli wam się seria spodoba, pamiętajcie o łapce w górę i jakichś komentarzach, bo ja to tylko przypominam raz w pierwszym odcinku, a później już o tym nie gadam, bo wiem, że to irytuje ludzi. Jednocześnie chciałem was poinformować, że ta seria będzie prowadzona tradycyjnie, ponieważ jak ja widzę teraz coraz większe nastawienie do tego, że prowadzić serię w sposób iSorrow Production, ale wiecie co, ja nie mówię, że prowadzenie serii w sposób iSorrow Production jest złe. Mówię tylko, że ponownie pojawia się taki typowy polski YouTube, czyli coś się dzieje na angielskim YouTubie, to od razu przenosimy na polskie. I co może marudzę, ale tak czy tak uważam, że aż troszkę oczy bolą. Support for Unaligned, Silent Workhorse, chyba pójdę Silent Workhorse i pójdę Support for Unaligned, też nie wiem w sumie po co. Pewnie militarnego teoretyka bym poszedł, żeby mieć army experience jakiś. Mam command powery, więc bym przypisał do tego pana charyzmatyczny może i ofensywny. Może tak być. Ale to prawda, to niezbyt gra ze sobą to, co mu dołożyłem, ale później dołożę jeszcze ewentualnie organization first, chociaż na razie nie mam tyle dywizji, dlatego dałem, że jest charyzmatyczny. Żeby osiągnąć achievement battleshipów, musimy dostać się do morza, więc na pewno będzie trzeba podbić Jugosławię, ewentualnie Włochy, ale tak czy tak nie trzeba któreś z nich podbić, a najlepiej obydwa. Ale będę potrzebował już Austria-Hungary i żeby podbijać okoliczne prowincje. Ciekawe, jak szybko alianci będą chcieli mnie tutaj znienawidzić. Ciekawe, czy Węgrzy będą chcieli wpływać na naszą politykę. Dałem niehistoryczne, dlatego, że uważam, że na niehistorycznych się ciekawiej gra, gdyż mogą dać się rzeczy, które się nie spodziewają, a nie po prostu, zrobię achievementa, żeby mieć ikonkę, bo po co? Tak na serio, spytam się was, po co są achievementy? Achievementy są po to, żeby zrobić na przykład coś, jakąś konkretną taktykę, a czy może tak, samo zdobywanie achievementów jest bez sensu, tak? Żeby zdobyć achievement, ale natomiast, żeby zastosować konkretną taktykę na zdobycie achievementu, to już jest inaczej. Na przykład powiem nawet, że takie Norwegian Wood to jest ciekawe, ponieważ trzeba lecieć tą Norwegią na to drewno i tak dalej. Tak na serio przyznajmy się, kto? Jakby nie było takiego achievementu, bo ja jeszcze nie zrobiłem achievementa Norwegian Wood w Europie, bo to jest Europia Achievement. Nie zrobiłem tego achievementu, ale kto by zagrał Norwegią, ci co zrobili ten achievement, albo chcieli go robić, gdyby nie ten achievement właśnie. I to jest właśnie zastosowanie takich achievementów, również by popchnąć ludzi do grania innymi państwami. Ja zrobiłem Qing, ja bym w ogóle nie zagrał tymi hordami tam na wschodzie, gdyby nie zrobienie Qingu albo jakiegoś innego achievementu, czy tam odnowienia Mongol Empire. Okej, leci. Nie, sorka, tutaj lecimy. W to, zapomniałem. Tutaj, teraz mamy kolejne
PP, gdzie lecimy Army Military Terotic. Jak coś nie możemy tego podboostować, ponieważ tutaj mamy Treaty of Trianon, dlatego nie możemy tego ruszyć. Z tego powodu właśnie w ogóle tam nie patrzę. Czemu nikt nie ściąga ode mnie aluminium? Przecież mam tego aż tyle. Jak gra komputer, to wszyscy ściągają od Węgrów aluminium, ci co nie posiadają. A teraz nagle ich olali. Dzięki wam bardzo. Tylko muszę czekać, aż jakiś manpower w końcu mi skoczy i będę mógł te Treaty of Trianon olać. Jakbym poszedł dopiero w Elect Fascist King, to mógłbym renounce zrobić. Ale... ale tutaj mam nadzieję, że też coś się pojawi, żeby ten Treaty of Trianon się pozbyć. Becomes Otto von Habsburg. Miklos Horthy becomes a naval commander. Political power gain. Generate world gold tension limit. To też będzie dobre. Włochy w końcu wchłonęły Etiopię dopiero po pół roku walki. To jest też wow, że tak słabo im szło. Great War tanki się robią. Może kiedyś, jak Army Experience Gain wskoczy, to zrobię sobie tanki. Jednak będą to takie zacofane czołgi, bo to będzie połączenie, na razie tak patrząc po obecnej technologii, połączenie kawalerii i połączenie czołgów z pierwszej wojny światowej, czyli tak bardzo pierwszowojenne czołgi. Że aż szkoda gadać, żaden Blitzkrieg czy coś, ale jednak to będą czołgi. No chyba, żebym czołgi dołączył na przykład jeden szablonik tutaj do armii zwykłej, to wtedy jeszcze tak Sims Logic. O, oni dopiero pozbyli się Rhinelandu, to co oni szli? A tutaj ekonomię. A to okej. Teraz pójdźmy w Invade the Habsburg Prince. A tutaj natomiast sobie tak były czystki, z tego co pamiętam. NKWD Primacy, czyli chcą jak najszybciej się czystek pozbyć chyba. Lessons of War. None of the following must be true. Has had a war completing. Chciałbym mieli wojnę od The Great Purge, czy mogliby skończyć wojnę, znaczy skończyć czystkę. The Games of the 11th Olympiad. Aha, a jeszcze nie wiem, czy mówiłem, wspominałem to w Kajzerku, pod jednym z odcinków Kajzerku wspominałem, że zrobię jakiś specjalny odcinek. I kiedyś ogólnie udało mi się odwalić coś takiego, że szedłem Niemcami full czołgi. Jednakże teraz mi się tego nie udało, dlatego że kiedyś te full czołgi były bardziej OP, teraz troszkę pozmieniali mechanikę i po prostu czołgi rzeczywiście są, nie są główną siłą napędową armii, które przepychają, ale są wsparciem dla armii. Dlatego no bez piechoty nie da rady tego zbytnio zrobić. Armored Division Attack, Industrial Concern. I nie mam tu na myśli, że nie da się tego w ogóle zrobić. Ale nie da się na przykład tego zrobić na zasadzie, że... znaczy no tak, nie da się, że tego w ogóle nie można zrobić już w tej grze, tylko że nic z tym nie osiągniemy. Bo grałem sobie tymi Niemcami, podbiłem sobie Holandię, było wszystko okej, bo Niemcy zrobiłem full armor, a później zaatakowałem Polskę, dostałem wpierdol. Na początku i przepychałem, było fajnie, ładnie, pięknie, OP, ale... takie straty dywizji pancernych szły, że po prostu czołgi mi się skończyły. Miałem minus 4K czołgów i ja się aż przeraziłem tym i włączyłem tą rozgrywkę. To było za dużo na moje... Otto Assumes the Hungarian Crown. To było za dużo na moje emocje. To teraz tak, jak obiecałem... no fuck. O nie, widzicie wszystkie filmy, o nie, przekonwertowane. Ale to nic nowego w sumie nie ma, szczerze mówiąc. Teraz tylko ogarnę tego save'a, ponieważ nie jestem pewny dokładnie, co jedno z drugim robi. Czy jeżeli zażądam tego referendum, by Austria dołączyła do mnie, to czy wtedy nie będzie czegoś takiego, że... sekunda, save gamesy... Czy nie będzie czegoś takiego, że jeżeli się nie zgodzą, to nic się nie stanie. I właśnie chcę tym się zająć. No może się okazać również, że ta Austria wchłonie mnie. I może być problem. A i mam nadzieję, że jak ja wchłonę Austrię, a nie mogę teraz ten debug zrobić, będę miał, że jak wchłonę Austrię, to będę miał inny tag niż Austriacy, a nie zmienię się na tag austriacki, ponieważ nie chcę, żeby Niemcy mnie wchłonęli przypadkowo, że Anschluss, ale my jesteśmy Austro-Węgry, a nie Austria. Anschluss? To będzie ciekawe, jak oni Anschlussu przeze mnie nie zrobią.
Bo również nie mogliby zrobić Anschlussu, gdybym ja był w sojuszu z Star Trekami, gdybym od razu poszedł cyk, 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 nie, renew the romp, nie. Silent faszyzm, tak, tak, tak. I wtedy oni by od razu mieli problem, bo Assassy by dołączyli do mojej frakcji. Do Paktu Rzymskiego. Tutaj mam coś, co mogę zrobić, spoko. Stabilność mogę zwiększyć państwa. Mogę obiecać pokój. Rajd antyfaszystowski. Demokratyczny rajd. Hit z budowy. I tutaj pójdziemy w radyjko może. Albo może w końcu coś tutaj z militarnych, żeby nie być aż tak bardzo w plecy. Mogłem lepsze czołgi pójść, fuck. Ale w końcu zaopatrzenie przynajmniej piechoty jest w zapasie. Teraz czekać, że będę mógł ludność zwiększyć. Poczekamy na referendum i później zobaczymy, co zrobić z PPK-ami, czy będzie wojna, czy nie będzie wojny. Restoration of Austria-Hungary. Oni nie mają ustawionych wojsk na granicy ze mną. To robię cyk, linię ofensywną. Ale plan zrobili na gras. No to jak z tym celem narodowym? Halo, bo czekam. Referendum i co? Excellent. Kingdom of Hungary. Restoration of Austria-Hungary. Lecimy dalej. Ale cały czas nie mogę tego ogarnąć, więc lecimy Infantry Equipment Designer. Otto von Habsburg. Austria votes to invite with... to unite with Hungary. Mamy ich jednostki. Ich jednostki mają manpower. To jest najważniejsze. Mamy troszkę więcej fabryk wojskowych. Hyc, 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 hyc. I na przykład... I na przykład... stal. O, widać, Quanxi Click teraz ma klientów swoich. Ale od Niemców nikt nie ściąga stali natomiast. Od South Africa wezmę stal, czemu by nie. Chrom pół biedy, ale stal musi być. Teraz posiadamy w sumie 25 dywizji. Mogłbym ustawić wojsko na granicy, no nawet nie wiem której. Bo skoro dostanę kory, protek Czechosłowakia. Czekajcie, czy Rumunia nie wysyła wszystkim naokoło? Czy Jugosławii również? Kurde, to kółko wzajemnej adoracji mnie denerwuje. Ale na razie nie wiem, komu wysłać, na kogo wysłać wojsko. Na Czechosłowację mogę wysłać. Chociaż jak tak kory dostanę. Kurde, nie mam pojęcia nawet, gdzie się ruszyć. Mógłbym wypowiedzieć każdemu wojnę, ale te klejmy, gwarancje niepodległości, znaczy się, mogą irytować. Restoration of Austria-Hungary. Protect Czechosłowakia, claim Transylwania. O Transylwanii gwarantuje niepodległość, Czesi gwarantują niepodległość. Czekajcie, ilość dywizji. Okej, okay, niecałe 24, a to nie mają sporo akurat. To byłby problem w ogóle z prowadzeniem wojny na razie bez manpowera. Z powodu Treaty of Trianon. A czy jest jakaś opcja przy wojskowych, żeby ogarnąć ten Treaty of Trianon? To jest zwiększyć rekrutację, tak mogę, za pomocą tego celu narodowego. A ja wolę na razie iść w Austro-Węgry. March to the shore. Claimy claimami. Ale właśnie, manpower i Treaty of Trianon. A ja nie widzę, że mógł gdzieś go się pozbyć.
No chyba, że wspaniałomyślni Niemcy przyjdą i podyskutujemy te Treaty of Trianon. No chyba, że on zniknie, jak wypowiem komuś wojnę. Czyjś secret treatment? No nie wiem, szczerze mówiąc. Pójdę. Secret treatment. I na razie pepeki przytrzymam sobie, nie będę ich wydawać. Tutaj nie ma nic takiego, co by zadziałało na Treaty of Trianon. No nie ma. Reintegrate the Empire. No niestety, Austria-Hungary. No mam nadzieję, że to nie jest tag na Aus, tylko będzie rzeczywiście jakiś inny. Chyc, może być tutaj to wojsko. Te wojsko. Czy wy się jeszcze trenujecie? Tak. No to was tutaj wydzielę, a was tutaj dołączę. Ustawimy się dla pewności na granicy z Niemcami. I chyba między odcinkami ogarnę, jak ten Treaty of Trianon powinien działać dokładnie. Ponieważ on jest bardzo bolesny. Jakby nie on, to mógłbym już sobie zwiększyć pobór do 2,5%. Tutaj cywilne ekonomię mógłbym też zwiększyć, a tak na razie nie mogę się ruszyć jako Austro-Węgry. A to jakieś lepsze bronie. A może ciężarówki bym ogarnął, żeby było do współpracy z czołgami. No i co tutaj teraz mam zrobić w sumie, wiecie co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku, albo jeszcze przytrzymam odcinek troszkę, takie 5 minut. Odcinek byłby rzeczywiście zbyt krótki, ale ja nie wiem, co ma się teraz wydarzyć. Nie wiem, jak Treaty of Trianon się pozbyć, a nie chcę tego tak na odcinku sprawić, że będę na boku przeglądarkę odpalać i to ogarniać. No kurczę, a może jakbym powiedział wojnę wtedy Austrii, to by ten Treaty of Trianon zszedł. Ponieważ tak na przykład schodzi Mefobils u Niemiec. Tak, na przykład schodzi Nadrenia również u Niemiec. Jak Niemcy są w stanie wojny, to Nadrenia schodzi. No i teraz dylemat. Jak to ogarnąć? Na razie 4% napięcia światowego. Czy my coś wygenerowaliśmy? My nic. Construction. Niech pójdzie Factory Output. Bo na razie i tak się ta produkcja dorabia do tego maksa, więc nie ma co zwiększać limitu produkcji. Secret Rearment, troszkę pobór mi się powinien zwiększyć, taką mam nadzieję. War Gains, Air Doctrine. Industrial Revitalization. W tym momencie chyba jednak rzeczywiście The Polish Alliance, czyli gwarancje podległości sobie gwarantowali nawzajem. Świetnie, jeszcze bardziej będzie większy problem z Rumunią. Ale tak czy tak, chyba widzimy się w kolejnym odcinku z... troszkę się dzieje. Pierwszy raz widzę, jak Chiny oddały Japonii te tereny. O cholera, to rzeczywiście dziwne. Ale troszkę chyba... Nie, oni mają full war support i full stabilność. Dobra, teraz na pewno do zobaczenia w kolejnym odcinku z Hearts of Iron 4, widzimy się już jutro. W momencie, jak ta seria się skończy, wrócę z codziennymi odcinkami z Hoja. Możliwe, a mogę zmienić zdanie w sumie, jak wrócę z gór, ponieważ 13 czy 14 wyjeżdżam w góry. Do zobaczenia już jutro, do zobaczenia, cześć, pa!